Jak już pewnie wiecie, w Stumble Guys zostało dodane nowe starożytne koło Egiptu. I w dzisiejszym odcinku będziemy polować na nowe legendy, ponieważ jak wiecie, w tym kole mamy 3 nowe skiny. Faraona oczywiście, Anubis już chyba kiedyś był, mamy Kleopatrę oraz mamy Horusa. Słuchajcie, oczywiście są też tutaj inne skiny i w dzisiejszym odcinku będziemy robić wszystko, żeby udało nam się to wylosować. Oczywiście ja w dzisiejszym odcinku też będę polowała na nowego egipskiego skina i ja bym chciała najbardziej Kleopatrę. Także trzymajcie za mnie kciuki i jak wszyscy zostawicie teraz łapkę w górę, to na pewno mi wypadnie. Ale zanim oczywiście jeszcze przejdziemy do koła, jak widzicie, gemy już mamy gotowe, ale z tego co wiem, mamy bodajże 3 darmowe kręcenia, więc ja teraz kręcę tymi darmowymi i nie wiem, czy tu w ogóle jest jakaś szansa na jakieś nowe skiny. Jestem ciekaw, no ale jestem ciekaw, co mi... Ej, legenda by była? No już, szczerze wam powiem, bałem się trochę tego, dlatego że jakby ona wyleciała, no to jak pewnie wiecie, to później by mi nie poleciały legendy z nowej oferty. Zobaczmy, co będziemy mieli tutaj. Dobrze by było na przykład jakieś klejnoty. O, żetony, 3 żetony zawsze się przydadzą do otwierania. I ostatnie zakręcenie darmowe. U Eweli zaraz będziemy kręcić za darmo. I słuchajcie, dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby mieć nowe skinki. I ja dostałem jakiegoś... O, klejnoty. 5 klejnotów jest git. Teraz ja kręcę kołem, też mam tutaj 3 darmowe kręcenia. I tak szczerze, to nie wiem, czy kiedykolwiek wypadł nam jakiś skin z tego darmowego kręcenia. Zwyczaj żetony i gamy chyba raz nam wypadł, ale wypadł nam taki zwykły. I zobaczcie, mamy rzadkiego, także jest dobrze. Jak na darmowe koło, to jest dobrze. Drugie kręcenie. Liczymy tutaj oczywiście na coś, na tego diabełka takiego epickiego. To by było fajne. Ale mamy 150 klejnotów. Ja nie wiedziałam, że tu tyle klejnotów da się wylosować. Pierwszy raz to widzę na kole. Ej, teraz jestem w szoku. Rafał, byłam blisko 150 gemów. Dobra, i tutaj też jest na kole stopy, czyli jakieś tutaj, nie wiem, to koło jest jakieś ulepszone, ja pierwszy raz to widzę. I nawet koło legendy jestem. I jakieś te koła są teraz lepsze. No i ostatnie kręcenie, może mi się uda tutaj wydropić właśnie gemę do naszego openingu, bo w dzisiejszym openingu otwieramy za gemę, także najbardziej liczę właśnie na zielone tutaj. I... no i mamy jednego żetona. Teraz przejdziemy sobie właśnie do 10 zakręceń. Słuchajcie, robimy 10 zakręceń po nowe skiny. Jeśli będziemy mieli tylko coś nowego, gramy od razu ten mecz. I dzisiaj cały odcinek będziemy, można powiedzieć, otwierać. Ja z pierwszego nawet nie zauważyłem, ale nie było żadnej legendy. Mamy jakiegoś rzadkiego rycerza. Zobaczmy, co tutaj jeszcze będzie. Ej, naprawdę liczę, że coś będzie. Ale no już mamy 3 zakręcenia. A tu nie ma O, było blisko. To było bliskie. Zobaczmy. Ej, no nie, no. To tak się nie robi. Tylko jednego mi brakowało. Zobaczmy, czy tutaj. No to już kiedyś chyba było w grze ten skinek, tak mi się wydaje. Zobaczmy teraz. Tutaj na pewno nic nie będzie. W ogóle jest 1% tylko. Więc 1 na 100 zakręceń powinno. Oj, to my musimy dzisiaj dużo razy zakręcić. Ewele, ja na tą chwilę nie mam dosłownie niczego, ale dookoła Kleopatry. Ej, ta Kleopatra jest ładna, chciałbym ją mieć, ale czy będziemy ją mieli? Tutaj też nic nie będzie. No nie... No, ej, już 10! Ewela, ja nie mam nic, teraz twoja kolej. W ogóle ja pierwszy raz kręcę 10 razy, tak wiecie, od razu. Zazwyczaj po jednym razie kupowaliśmy, kręciliśmy, a teraz od razu 10 razy, także to jest chyba najwięcej gemów. Ej, byłam bardzo blisko. W sumie ta Kleopatra jest do mnie podobna, bo ma takie brązowe, dłuższe włosy, także Rafał może mówić, że ci się podoba. I w ostatnim challenge'u losowaliśmy chyba halloweenowe skiny, z tego co pamiętam, i mi się udało wydropić wtedy, więc jakby miało być sprawiedliwie, to w dzisiejszym odcinku Rafał by musiał coś tutaj legendarnego wydropić, ale jak widzicie, wszystko na to na razie wskazuje, że ja nie będę nic miała, więc może Rafał w drugiej tutaj rundzie wydropi coś, chociaż jeszcze dużo kręcę i do końca, mamy nietypowego. Ej, to jest tak szybkie, że jak ja tutaj tak gadam, to nawet nie mam czasami chwili, żeby spojrzeć. I uwaga, ej, blisko jest tych skinów, zazwyczaj jest ten Faraon i ta Kleopatra. A tego Sfinksa, oj, był tam, dobra. Nie wiem, które to już kręcenie, ale chyba zbliżamy się do końca. A jak nie było legendy, to nie było, ale tak Rafał powiedział tylko je... Prawie miałam! Ja cię kręcę! To jest tylko 1%, to jest bardzo malutko. I oni jeszcze tak specjalnie trolują, że jest na tym i później przelatuje. Mamy kręcenie pewnie 8 albo 9. Oj, znowu koło tego gościa. I to jest Sfinks w ogóle.
No nie, same zielone i niebieskie. Jeden epik. Pierwsza mapa. Oczywiście mamy tutaj ten zjazd. Ewela, trzymaj kciuki. A jestem obok ciebie. Jestem jako pierwszy. Mega dobrze. Obejdźmy sobie to na spokojnie. Ewela, jak ci idzie? Dobrze czy nie? No ja tak w sumie jestem druga. Ej, ty jesteś za tobą, jestem za tobą. Także idzie mi dobrze. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się przegonić z Rafała. O, dobrze, dawaj Ewela, dawaj. To jest oszukane. Ej, ale wiecie, co tu się stało? Ja prawie zginąłem, nie mam pytań. Ewela, jak u ciebie? Uuu, nie! Nie, 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 spadłem, spadłem, proszę mnie odrodzić już, ale no, że tutaj się potknę, to tak szczerze wam... Wow, tak szczerze wam powiem, że jestem w szoku. Ewela chyba jest jako pierwsza, co? Tak, jestem pierwsza, nie spodziewałam się, bo ja w takich zręcznościówkach, no to nie jestem zbyt dobra. Mamy drugą mapkę, ta mapka wydaje się łatwa, ale jak te kulki tutaj od... Dobra, tutaj przechodzimy. Robimy to, ja w ogóle mam plan wygrać, mam zamiar wygrać z wszystkimi i mam zamiar wygrać z Rafałem. Rafał poleciał tamtą stroną i przez to chyba stracił, patrzcie się, Ewela tutaj na prowadzeniu, proszę państwa, Ewela tutaj pokaże wszystkim, że jednak jak jesteś w czymś słaby, to musisz grać i wtedy jesteś dobry. Ej, Rafał! Ewela, ja jestem przed... Oj, o nie, ja byłem przed tobą. Bardzo dobrze, prawie. Ewela tutaj... O nie, co za... I taki jeden błąd i tutaj poszło zapomnienie. Ej, ja też zleciałem, Ewela, ja też zleciałem, ale już wracam. Musimy, wiesz, musisz poczekać na tą kulkę po prostu, jak ona przeleci. Ja też zawsze się tutaj kuję mocno, ale przejdziemy, przejdziemy. Jak u ciebie, Ewela, gdzie jesteś? Ja jestem przy samym końcu, prawie się tam ześli... Tam jest dziura! Ja nie wiedziałam, że tam jest dziura, dobra. Mam nadzieję, że uda nam się to przejść, bo na razie jest jebsko. O, dobra, dobra. No patrzcie się, ja jak mnie truje. Ja ich trzymam, Ewela, dawaj, dawaj. Jest, jesteśmy w finale. A finalna mapa będzie to Blokdash. I ja szczerze wam powiem, jestem mega cienki na tym, ale zobaczymy, może uda się wygrać. Ewela, tu ogółem trzeba przeskakiwać klocki. My dawno, bardzo dawno nie graliśmy w Stumble. Zobaczmy, jak nam teraz to pójdzie. Ewela, jak myślisz, które miejsce będziesz miała? Myślę, że będzie kiepsko. Ja tą mapkę w ogóle grałam z dwa razy może. I jeszcze mnie tak strollowało, że się nie dało rozwalić klocków. No, to. Niektórych się... No, to w ogóle jakoś tak działa, że między tym wszystkim można skakać. Musimy się nauczyć trochę trików, to jest dobry pomysł. Ej, ale mi... No, dobra, dobra, już tutaj bardziej skumałem. Jest 7 osób cały czas, wszyscy żyją. No, jest okej. Okay. Ja tu gdzieś będę stał sobie z przodu może, tak mi się wydaje. Ło! O nie! Rafał, ratuj! Ej, wszyscy spadają! Spadłam. Ej, wygrałem, bo wszyscy spadli. Bardzo dobrze. O to chodzi. Skoro Rafał tutaj wygrał gierkę, to pasowałoby, żebym ja wydropiła teraz jakiegoś fajnego skina. Także ładujemy znowu 850 gemów i kręcimy. Ja trzymam tutaj kciuki. Mam nadzieję, że wy zostawiliście właśnie łapkę, bo te... I już myślałam, że będzie za pierwszym razem. Tak jak powiedziałam, jak zostawicie łapkę, to nie ma bata, żeby nie wyleciało. Musi wtedy wylecieć, bo jak tyle łapek w górę będzie, to musi tu coś być legendarnego. Ja sobie będę liczyła kręcenia. Już nie wiem, czy to było trzecie, czy drugie, ale chyba trzecie. Mamy czwarte kręcenie, mamy nietypowego gościa tutaj w spodenkach takich, letniego. Mamy teraz piąte już kręcenie, jakiegoś tutaj gościa Yeti. No na razie nic nawet nie wskazuje na to, że będzie legenda. Chociaż tutaj jest czasami taka cisza przed burzą, że nic nie leci i nagle wiecie, legenda wskakuje. Lecimy kolejny raz. Patrzcie się jak blisko tej babeczki. Ej, ta babeczka jest chyba najładniejsza z wszystkich skinów. Dajcie znać w komentarzu, który wam się właśnie... Właśnie tutaj ten skin podoba z tych nowych, zapomniałam jak to się nazywa. Faraońskie, egipskie właśnie, z egipskich skinów. Chyba mi zostały 3 kręcenia. Nawet nie jestem blisko. A to może idzie tak, że jak Rafał wygrał, to on jeszcze teraz wydropi skinę, ma jakieś pasmo szczęśliwych zdarzeń. Tak może być. Rzadki i ostatni raz chyba, jak dobrze obliczyłam. Chyba, że źle Rafał, mam! Kleopatra! No, Kleopatra! Co ty gadasz? I to jeszcze co z ostatniego kręcenia i ten skin... No, dziękuję tu za te łapki, także dziękuję bardzo. Mamy Kleopatrę, także ja ją od razu ubieram, a Rafał, tobie życzę powodzenia. Dobra, teraz przechodzimy do mojego. I słuchajcie, zostawiajcie oczywiście łapy w górę. Będziemy tutaj kupować więcej rzeczy. Ja przechodzę do 10 losowań. No to mi dobrze by było teraz wylosować Faraona. Widzę, trzyma... O nie, no już myślałem. Ej, znowu ja... U mnie też tak to wyglądało, jakbym miał coś od razu dostać. I znowu... Ej, dwa razy było to samo. I znowu mam tego gościa, którym grałem, co ciekawe. Ej, czym my tutaj zagramy w kolejnym meczu? To jest dobre pytanie. Mamy tutaj właśnie jakiegoś zielonego ludzika. Jakiś odkrywca chyba, Ewela nim wcześniej grała. I znowu ten gość. Ej, nie za dużo razy gościu lecisz. Zobaczmy co dalej. Proszę o jakieś fajne... Stop!
Kurczę. Ej, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Jakiś żołnierzek nietypowy. Ewela, u mnie idzie bardzo źle. Jestem niezadowolony. No nie, Kogoś z aparatem. Mi też tak szło i później na koniec miałam Kleopatrę, także na pewno ci tam coś poleci. Trzymam kciuki. No przecież koguta dostałem zamiast Kleopatry. Powinno się zatrzymać tam. I ja cię kręcę. I co, znowu nic nie mam. Nie, jeszcze jedno, dobra? O, co to ma być? Skoro Rafał wygrał tamtą gierkę, a ja wydropiłam skina, to pasuje teraz, żebym ja wygrała, żeby Rafał miał nowego skina, ale wygląda na to, że... Chyba odpadł. Nie, nie mówcie, że ja tego nie przejdę. Idziemy dołem, ale po prostu... No nie. Robię największe wtopy, jakie się da. Lecimy tutaj. Mam nadzieję, że tam jeszcze wszyscy mnie wyprzedzili. Jak ja będę na samym końcu? No nie. Dobra, lecimy dawaj, teraz. Dawaj, dawaj, Kleopatra. Dawaj, dawaj, dawaj. Przejdziesz na spokojnie. Ja jestem pierwszy, Ewela. Nie chcę ci nic mówić, ale... No bo o, ty... Byłem. Nie, ty nie wiem, ty trolujesz jakoś, dobra? Ale mi teraz chyba dobrze idzie. Dobrze, 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 dobrze. I będę na macie, spokojnie. Okej. Okay. Ja ich blokuję. Dawaj, Ewela. Nie, no niepotrzebnie skoczyłam. Myślałam, że to już. Dobra, wyszłam komuś na głowę. No i trzeci mi. Czwarte, piąte, dobra, szóste. Ale jestem na mecie. Następna runda jest to właśnie Temple. Trzymajcie kciuki. Ta runda będzie mega dla skina Eweli. Zobaczcie, jakiego ona ma fajnego tego skina. Też bym chciał mieć takiego. Ewela, jestem pierwszy. Ty jesteś zaraz za mną. Proszę tutaj, powoli, powoli. Ewela poszła naokoło. W sumie bardzo dobrze. Okej. Okay. Ja pierwszy raz gram tą mapkę. Pierwszy raz jesteś... Ała, ale mnie za... Ej, ja może wcale tak nie poszłam naokoło, bo oj, patrz, dobrze mi tu idzie. Ej, nie wytrzymam, nie mogę wyczuć, nie mogę wyczuć, Ewela. O, dobra, nie mogłem w ogóle wyczuć. Nie wiem, czy ja to przejdę, Ewela, trzymaj kciuki. Weź tam ludzi, blokuj. Blokuj. Dobra. Blokuj ludzi. Nie no, przejdź sama, jestem przejdź pierwsza, sama. Jestem pierwsza. Ja tu wyprzedzam tak samo. Dobra, jestem na kuli już. Okej. Okay. Ej, oni powinni spaść. Oni powinni spaść. Spadać, spadli. Dobra, Ewela. Dobra, Ewela pierwsza przychodzi. Ej, tobie idzie za dobrze. Co to ma być w ogóle? Ja się pytam. Co to tutaj ma być? Kleopatra tutaj rządzi. To po prostu ten skin dodaje mocy. Także Rafał, musisz teraz... Ale patrz, jak wygram, to ty wydropisz skina, bo to tak działa, mówię ci. Ja ich nie wpuszczam, ja ich nie wpuszczam. Ja ich trzymam tutaj. Cofamy, cofamy, panowie. Klarka, proszę tutaj, dobra. Idziemy ją jeszcze odepchnąć. Ale wylecia... Ej, gdzie ona tam poleciała? Klarka, co ty robisz? Co oni robią w ogóle? Ej, stumble guy. Trzymam cię, trzymam, trzymam. Rafał, za chwilę... Dawaj, bo jest 5 osób. Ej, ale tu pszczółka idzie, to pszczółka. Pszczółka, pszczółka. Dobra, przejdźmy, bo nie przejdziemy. Mamy finał i mamy finał i obstawiłam przed chwilą, jaka mapa będzie i obstawiłam tą i ja, Rafał, nigdy nie grałam tej mapy, więc nie wiem, o co tu chodzi. Znaczy, wiem, że tutaj sika z tego, że te biedronki zjadają, ale tyle wiem. Także mogę szybko tutaj odpaść, tak mi się wydaje. Będzie dobrze, one się aktywują coraz bardziej. Ja chyba raz graliśmy na tej mapie, z tego co pamiętam, Ewela. Możliwe? Tak się, no, spokojnie. Ale ja od razu wtedy odpadłam. W ogóle widziałam takie triki, że wiesz co robią? Wchodzą na samą górę tego tutaj właśnie, nie wiem jak to nazywać, hydrantu czy czegoś takiego. I wtedy wiesz, to cię dosięga i wtedy wygrywasz, easy win. No, o Jezus, jaki fart! Ja w ogóle nie wiedziałem, że tutaj w moją stronę leci ta biedronka. O nie! Ej, w ogóle... Ewela, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. Ta czerwona, ta czerwona wściekła jest najgorsza. Chodź, tak, czerwona, na... Ich będzie coraz więcej jakby co. O nie, ile tych osób jeszcze zostało? Ja to muszę wygrać. Nie, nie, wszyscy nie, 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 nie. No nie, to kurczaki. Wygrałem, 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 wygrałem. Tak jest. Na mnie się w czwórkę chyba rzucili skubani. Jako, że ja wygrałem, no to pasuje, żebym w końcu ja otwierał jako pierwszy. Więc klikamy i kupujemy 10 zakręceń. Kołem, wy zostawiajcie łapki w górę i oczywiście to nie są ostatnie kręcenia, bo trochę nam skinów... No, patrzcie się, znowu koguta dostałem. Trochę nam skinów jeszcze to zostało do odblokowania. Zobaczymy, czy to jest w ogóle... O! I znowu o jeden! No przecież to jest niemożliwe! To jest niemożliwe! Może teraz? No i znowu o jeden, ale tej legendy nie chcę tego gościa owiniętego, nie? Tej mumii, bo to trochę bez sensu.
Tutaj też nie ma. Epicki lew. Ajajajajajajaj. Dobra, tutaj. No i nie, dobra, teraz o dwa. Ewela, nie idzie mi. Totalnie mi nie idzie. To przez te winy chyba. To chyba tak. Ostatniego ci poleci. Myślisz? Ja w ogóle nie wiem, ile mi jeszcze zostało, ale zostało mi bardzo mało chyba. No nie, to nie ma szans, że ja tu coś dropnę. Nie wiem, widzowie. Nie wiem, jak to jest. Klątwa Faraona. O, i o jeden znowu. Dobra, ostatnie chyba. I? A nie, jeszcze jedno mam. Teraz będzie. No, nie ma. Jeszcze jedno, proszę. No nie, ej, no to jest niemożliwe, Ewela. Dobra, ja kręcę teraz i mamy 850 gemów. Ile my dzisiaj gemów wydaliśmy, to głowa mała. Ja sobie będę liczyć. Jezus, myślałam, że będę miała znowu skina. Ja cię kręcę. Ale miałam właśnie powiedzieć, że ja już nie liczę nawet na nic nowego, bo ja już, no, musiałam mieć mega, mega szczęście. Oczywiście tak wewnętrznie liczę, ale no już jednym bym się zadowoliła, więc zobaczymy, czy tutaj koło przyniesie mi szczęście i czy jakiś drugi legendarny poleci. A tak szczerze, nawet byłoby mi trochę smutno, jakbym ja miała dwa, a Rafał by nie miał żadnego. Miałam prawie mumię, ale mam tą taką gorszą, epicką. A ty tą złą legendarną mumię masz chyba, nie? Ej, mam drugi raz Kleopatrę. Co, ty gadasz, że masz drugi raz, ale ja też bym tak chciał. No i stąd myślałam, że będę miała tylko... jakoś bardzo blisko jestem teraz tych skinów. Nie wiem, jakiegoś mam dzisiaj szczęśliwy dzień, tak mi się wydaje. Ej, jak będę miała trzeci raz Kleopatrę, ale... Dlaczego to Kleopatra w sumie tam była? Mógłby być jakiś inny gościu, wtedy bym się cieszyła. Ej, blisko tego Dziabonga jest, nie wiem jak on się nazywa, czy to jest Sfinks? On ma, to chyba nie jest Sfinks, bo on ma taki do szpica dziób. A ja na niego mówiłam Sfinks. Myślałam, że znowu będę miała Kleopatrę. Co tu się dzieje w tym kole? Ja tutaj przyciągam chyba tą Kleopatrę, tak mi się wydaje. Powinien być licznik na tym odcinku, ile razy powiedziałam Kleopatra. No mamy tylko tutaj Kleopatrę, znaczy no, już ją mam, ale tak to no słabo. Podwójne wszystkie skiny. Dobra, lecimy, słuchajcie. Myślę, że jako odkrywca dam radę tutaj pokonać wszystkich. Ewela tutaj bardzo szybko zaczyna. Ej, Eweli dobrze dzisiaj idzie, tak szczerze. Ja to jestem w szoku. Ewela, jak ty tak szybko chodzisz? Co jest z tobą? Ja mam ten speeda kleopatrowego. Ej, co mnie tu wyprzedzasz, gościu? Co to ma być? Spadniesz teraz, spadniesz, patrz. Nie spadnę, patrz. Haha, ty spadł. Dobrze. Dobra, lecimy. Mnie tak podbijało, że ja cię kręcę. Dobra, Rafał tam chyba pierwszy jest na mecie. Ja tak zaczynałam właśnie pierwszą rundę. Ja cię później... tutaj odepchnę, patrz. A, o, ty skubańcy. Wygrałam przed tobą. Nie wpuszczam ich. Nie wpuszczam. Siema. Dobra, przechodzimy do kolejnej rundy. O nie, ja tutaj tak przeszłam najgorzej jak mogłam, więc mam nadzieję, że teraz mi pójdzie lepiej. I ten środek jest przegwizdany, bo tu jest tyle ludzi i nie wiadomo jak tutaj iść. Czekajcie, tutaj chyba fartem trzeba iść, o. No dobrze, Ewela, bardzo dobrze, jesteś pierwsza na prowadzeniu, Rafał. Ty jesteś dumny ze swojej Kleopatry. Ej, dobrze ci idzie, naprawdę jestem w szoku, Ewela. Ja też jestem w szoku, jestem już tutaj, no daleko jestem, więc mam nadzieję, że mi się uda przeskoczyć teraz bez spadnięcia. Rafał mnie goni. Mamy problem, Houston, mamy problem. Nie! Jakimś fartem to przeskoczyłeś, ja bym tam spadła na 100%. Dobra, trzymamy. Trolujemy ich? No dawaj, trzymamy. A, to tego, myślałam, że to ty, tamten gościu to wiesz ty, a no, na odwrót. A ty nie masz ników? Mam, ale taki sam podobny skin, znaczy taki sam. Dobra, dawaj, bo nie wejdziemy, dawaj na metę. No, jak ostatni, Ewela. Ja w ogóle zapomniałem, że tu 8 osób. Ja wiem, że tutaj nie wygram, ale wierzę w siebie. Zobaczmy, co to będzie. Ej, Ewela, ej, jesteś... A! Wow. Jest. Wow, jestem. Ała. No nie, o, no... Szybko. Nie. Dobra, musimy to wygrać, patrzcie się. Jeden. Ej, co jest? Jeden! Jestem na końcu! No nie, no ale... to jest scam! To jest scam! Dobra. Co to za odgłosy? Przechodzimy już do ostatniego kręcenia. Mamy 850 gemów znowu wydanych i czekamy na Kleopatrę. Czy w dzisiejszym odcinku pobiję rekord i wydropię 3 razy tego samego legendarnego skina? Ej, w sumie to by było dobre też. Mamy drugie kręcenie. Dostałam kurczaka albo koguta bardziej.
Mamy trzecie wkręcenie. W trzecim kręceniu, o, tego faraona bym chciała. Blisko faraona, ale niestety się nie udało. Czwarte kręcenie. Rafał dalej niestety jest bez żadnej nowej elegancji. Co ja chciałam powiedzieć? Epickiej, jak to się mówi? Cały czas egipskiej, cały czas zapominam. Egipskiej legendy. 5 razy już chyba zakręciłam, także jestem w połowie. Lecimy z kolejnymi. Ej, napiszcie mi w komentarzu, jak ten gościu z tym dziobem takim się nazywa. Czy to jest Sfinks? To nie jest Sfinks przecież. Chociaż, no nie wiem, może tak się nazywa. Rafał, zgadnij co mam. Pobiłam rekord odcinkowy. 3 raz Kleopatra pewnie. Tak. A jest tylko 1% szans na nią. Ej, no nie, a mogłam mieć 3 fajne jakieś właśnie nowe skiny. Ja myślałam, że będę miała tutaj legendę, ale się nie udało. Chyba ostatni raz już kręcę, ale w takim razie pobiłam swój własny rekord. 3 razy ta sama legenda na jednym odcinku. Gdzie... O, nie ma nic, niestety tylko Kleopatra. Przechodzimy teraz do moich kręceń i jeśli nic nie będę miał, to będzie mi mega smutno, ponieważ wydaliśmy masę gemów. Masę gemów, widzowie, zostawiajcie łapy w górę. Bo jedna łapka to 1 gem do kolejnych openingów. Subskrybujcie oczywiście nasz kanał i trzymajcie kciuki, żeby wyleciało coś jeszcze. Dobra, jeszcze mamy trochę podejść. Ta Kleopatra jest takim ładnym skinem. Jak można w ogóle 3 razy trafić? Ja się pytam. Jak to jest możliwe? Trzeba mieć szczęście. No właśnie, chyba tak. U mnie... O, o, o! No, i tak go nie mam, ale on nie jest chyba nowy. Ja już nie wiem, widzowie. I ja cię kręcę. No, jeszcze 5 kręceń. Nie jestem z tego powodu zadowolony, no ale jest jak jest. Tutaj też nie. Ej, Ewela, co ja mam zrobić? Nic nie leci. Poleci, poleci. No, o, 1 od Kleopatry. I patrzcie, jak to jest. Jemu nie chce lecieć, Rafałowi. Mi 3 razy poleciało. Nie wiem, ja mam chyba jeszcze 2 kręcenia. Zamykam oczy. Ej, właśnie na ślepo możemy kręcić. To dobra, by ostatnie. Było dobre. Dobrze, że tam miałem zamknięte oczy. No nie, no znowu jakiegoś chłopa w berecie. No wy nie wytrzymam, widzowie. Kończymy to, wy wpadajcie na ten odcinek, zostawiajcie subskrypcję, łapki w górę i trzymajcie się. Na razie. Piona.